Sometimes all it takes is a spark. Czasem wystarczy iskra, coś małego. Lecz z iskry rozgorzeje płomień, a ten się rozprzestrzenia i przemożna moc zmienia wszystko wokół. Hope Spring w Arkansas żyje sprawą niepokornego pastora. Jesteś aresztowany za obrazę sądu. Narastają protesty po aresztowaniu pastora Davida Hilla. Hill odmówił przekazania zapisu kazań władzom miejskim. Debata o wolności słowa osiągnęła punkt wrzenia, a pastor trafił do więzienia. Idziemy na gofry? Jasne. Komentarz do zwolnienia? Sąd przyznał, że nakaz był niekonstytucyjny. Chodzi o prawa obywatelskie do poznania prawdy i głoszenia jej. Związek Kościoła z uczelnią publiczną nie definiuje tej prawdy? Prawda jest osobą. Jezusem Chrystusem. Jedna prawda ponad wszystkie. Jezus Chrystus jedyną prawdą? Niech się opanuje. Pastora więziono za przekonania. Co powie żydowski rabbi, islamski imam? Mamy wolność wyznania. W miejscu kultu Hadley to uczelnia stanowa. Co Kościół robi na kampusie? Protesty narastają. Studenci nawołują do likwidacji parafii. Trwa batalia w Hope Springs. Kościół służył wiernym od ponad wieku, teraz ma zniknąć. Ten kraj upada. Bóg nie umarł, światło w ciemności. Podrywasz ją? Słucham? Wozimy tam żarcie co tydzień. Zaprosisz ją dokądś? Karmi bezdomnych. Lubi cię. Skąd? 6 liter, zielony. Jeszcze nie skończyłeś? Szybciej idzie w Swahili. Niezłe. Już zapłacone, na zdrowie. Witaj, skazańcu. Nie schodzisz z czołówek. Zyskałem słuchaczy. Jestem z tobą. Pracowity dzień? Im mniej głodnych, tym lepiej. Podziękuj swoim parafianom. Do soboty. Zaczekaj. Z ostatniej nocy. Kotlety schabowe. Uwielbiam złych chłopców. Mówiłem ci. Ktoś cię pytał? Co by pomyślał ojciec? Jako pastor nigdy nie zamykał drzwi.
A dzisiaj najmujemy ochroniarzy dla obrony przed parafianami. Strach można pokonać. Nigdy nie narzekasz? Znasz moje losy. Poznałem przemoc. Jedno się nie zmienia. Bóg jest dobry zawsze. Cały czas Bóg jest dobry. Doceniam hart ducha w obliczu wściekłego tłumu, lecz w tym zgiełku przypomnę, że święty Jakub funkcjonuje tu ponad 150 lat. I wbrew transparentom pikietujących, nie wynosimy się. Spieszę przekazać dobre wieści. Jude, podejdziesz? Z radością zawiadamiam, że nasz Jude Umbaye przyjął propozycję zostania moim współpastorem. Od dawna nie miałem prawdziwego brata. Wyznanie uczuć? Po prostu jestem za ciebie wdzięczny. Czuję podobnie. Teraz gofry? Co to? Nie wiem. Wracaj tu. Wezwij policję, wyłączę alarm. Wielebny David Hill, pastor ze świętego Jakuba. Nic groźnego, wybita szyba w podziemiu. Wyliżesz się. Wyciągnę cię. Nie odchodź. Boże, pomóż mi. Nic nie mów. Zostań ze mną. Pomoc nadchodzi. Trzymaj się, Jude. Słucham? Co mówisz? Co to znaczy? Jude? 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 Na pomoc. Thank you.
12 godzin wcześniej. Męczy mnie ta wrzawa. Wszyscy krzyczą. W wiadomościach, na zajęciach, nawet w kościele. Ledwo cię słyszę. Jesteś tam? Ufam, że tak. Zgubiłam się, Boże. Głupio mówić do siebie, kiedy ty milczysz. Gdziekolwiek jesteś. Czekam. Coś dobrego od Steli. Bohater, dziękuję. Nie ma za co. Udany dzień? Wygląda przyjaźnie. Odbierz. Dzisiaj niedziela. Jesteś w kościele. Nie bądź taki. Nie powiesz im? Byliby zdruzgotani, że choćby stawiam pytania. Odpękałem swoje w roli dziecka. Szybciej wyszedłem. Możemy nie dzisiaj? Rozumiem, co przeżywasz. Serio. Idź do tamtych, pracuję. Wykopujesz mnie? Na razie. Dzięki za przekąskę. Niech dobrze zrozumiem. Brak dewizu w logo KitKat dowodzi równoległych rzeczywistości? Upraszczasz, ale tak. Tak, mówisz. Nie tylko KitKat. Na przykład? Ciekawski George miał ogon. Miał? Ludzie źle zapamiętali. Mogło się zmienić. Ciekawski George nie ma ogona? Żyłam w kłamstwie, jestem przerażona. Nie wiedziałaś? Tak zwany efekt Mandeli. Miliony myślą, że Nelson Mandela umarł w więzieniu. My kontra świat równoległy. Gdzie KitKat, brak dewizu, a George'owi ogona? To nauka, fizyka kwantowa. Czy siebie słyszycie? A syn Boga, który chodzi po wodzie i pomnaża ryby. Wybieram teorię KitKat. W innej rzeczywistości uczelni nie zatruwa wielebny Dave i jego jedyna prawda. Przychodzisz od nich. Nie zupełnie. Już nie. Słucham? Co? Kim zatem jesteś? Kim? Jestem znudzona. Jesteście nudni. Lecę. Wybacz, stary, rozmawialiśmy. Keaton, zaczekaj, nie chciałem. Jutro mam sprawdzian z chemii. Żartowaliśmy. Nieważne, w co wierzysz, nie mam problemu z Bogiem, jednak masz. Mówisz, że to tylko kościół, religia, ale... Męczy mnie ciągle ta sama rozmowa. Mnie też. Przepraszam. Wiem. Potrzebuję trochę czasu. Sama. To znaczy? Muszę coś rozgryźć.
Żartujesz? Daj spokój. Keaton, co ty wyprawiasz? Kocham cię. Wiem. Kocham cię, nie rób tego. Wybacz. Nasza przystań. Przyprowadź przyjaciela. Dobry Boże, dzięki za przystań. Panie, jesteśmy grzeszni, racz uzdrowić naszą uczelnię. Wielbimy imię Twoje. Amen. Zaginęłam w akcji, zwariowany semestr. Rozumiem. Zapraszam do udziału w nowym projekcie. Postaram się. W KitKat brak dewizu? W batoniku? Zapomnij, jestem zakręcona. Gdybyś chciała porozmawiać, czekam. Dzięki. Nie trzeba. Nie gadaj o religii i polityce. Mówisz tylko o tym. Nakłonisz Keaton do SMS-a? Nie mieszaj mnie, Adam. Jeśli zechce, napiszę. Prześpij to, stary. Nic mi nie jest. Skręcamy tutaj. Na razie. Wracaj tu. Miasto jest w szoku po nocnym pożarze świętego Jakuba, kontrowersyjnego kościoła na kampusie. Policja i strażacy nie wykluczają podpalenia. W płomieniach zginął pastor z Gany, Jude Umbaye. Policja i FBI podejrzewają zabójstwo z nienawiści. Przed kościołem w hołdzie gromadzą się tłumy. Kościół na stanowym kampusie faworyzuje jedną religię. Ludzie są wściekli, to zachęta do przemocy. Ockną się? Kościół od lat budzi kontrowersje.
Nabór spadł o 18%. W tym roku tracimy 15 milionów. Nie obarczajmy wszystkim świętego Jakuba. Uniwersytecki kryzys tożsamości to wina świętego Jakuba. Uwsteczniamy się. Nieprawda. Kościół stanowi pomnik historii, starszy od uczelni. Dave jest dobrym człowiekiem. A zmarły Jude też był dobry. Barbara, z całym szacunkiem. Jeśli teraz usuniemy kościół z kampusu, jak to będzie wyglądało? Dla nas kiepsko, ale zyskają studenci. Tom, porozmawiasz z Wielebnym. Przyjaźnimy się. Właśnie. Nasze pierwsze przesłanie, przyjaciele ze świętego Jakuba, kochamy was. Płaczemy z wami. Udzielimy gościny. Drugie przesłanie w tej bolesnej godzinie wypowiedzieli Piotr, Jan i Jakub ciemną nocą, kiedy nadzieja umarła na splamionym krwią krzyżu. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości. A ranek zawsze nastaje. W porządku. Przepraszam. Nie znajduję słów. Wpadnę z planem naprawy. Jak będziesz gotowy. Nie ma pośpiechu. Jude opowiadał o tobie, o amerykańskim bracie. Dziękuję Bogu, że nie odchodził sam. Wybaczcie, nie twoja wina. Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra. Wiesz o tym. Mungu ni mzuri wakati wote. Tak Jude mówił do mnie. Jego ostatnie słowa. Co znaczą? Trudno je przetłumaczyć. W zasadzie to zawsze Bóg jest dobry i Bóg jest dobry zawsze. Co tu robisz? Sobota, ludzie muszą jeść. W tym tygodniu dieta, spiżarnia w ruinie.
Słyszałam, współczuję. I Jude. Nie do wiary. Będzie dobrze. Zgłodniałeś? Nakarmię cię. Innym razem? Wiesz, gdzie mnie szukać. Hey, Dave. Thanks for coming in. Dzięki, że wpadłeś. Let's go get a cup of coffee. Chodźmy na kawę. Sure. Tom, this is insane. Szaleństwo. Wykorzystasz to w celach politycznych? Nie o to chodzi. Nie wyburzysz kościoła z powodu sporu. Ubezpieczenie pokryje wszystkie straty. Nie chodzi o pieniądze, naprawdę. Zaatakowano nas. Wiem. Obawiamy się o uczelnię, dobro studentów. Jest wiele czynników. Masz prawo do irytacji, czuję się podobnie, ale zrozum nas. Tu jest wszystko. To był kościół ojca. Przyjąłem tu chrzest. Spędziłem całe życie. Wiem. To mój dom. Wszystko, co mam. Nie jest na sprzedaż. Nie słuchasz mnie. Rada podjęła decyzję. Sprawa przesądzona. Przykro mi. Absurd. Odbiorą nam kościół? Grunt jest nasz? I to legalne? Wywłaszczenie. Uczyłem się prawa majątkowego. Państwo dało uczelniom publicznym wolną rękę. Hadley prawnie wymusi sprzedaż. Gdzie się podziejemy? Coś budujemy, idziemy do sądu? Kolejny proces? Mam złe wieści. Wydaliśmy wszystkie rezerwy. Wokół brak ziemi. Jesteśmy bez grosza. Nie mamy wyboru. Trzymasz się? Całymi latami był tu kościół. Kiedy myślę o dziele Bożym, istnieniach, które odmienił, teraz to miejsce zbrodni. Keaton zajrzała ostatnio. Pamiętasz ją? Po 5 miesiącach. Jest pogubiona. Potrzebuje wsparcia. Takich są setki. Wiem, Josh. Dlatego wadziłem się z profesorem Radisonem i rzuciłem prawo. Nasza posługa się liczy, Dave. Brak nam środków, adwokatów. Nic nie mogę, nie takie to łatwe. Nie jest łatwe. Lecz proste. Nie lubię cytować pisma pastorowi, ale pamiętasz Ewangelię Łukasza? Wiele żąda się teraz od ciebie. Jeśli podejmiesz walkę, o resztę zadba Bóg. Stanę przy tobie.
Nie martw się. Mike to dobry dzieciak. Szukał poklasku. Ty tutaj? Kościół ojca. Nie do poznania. Prawo majątkowe, nie moja specjalność. Sprawiedliwość społeczna, wyrzucają nas, bo jesteśmy kościołem. Jechałeś taki kawał bez uprzedzenia, z obawy, że odmówię? Nie rozumiem. Mało płacę. Nie chcę forsy. Oferta jest uczciwa. W sądzie uzyskasz połowę sumy, nawet mniej. Pomijając pieniądze, to trudne sprawy. Bóg wzywa do walki, walczę. Bóg ciebie, ty mnie. Widziałeś? Na Trójce. Adam, kopę lat. Pogadamy? I co teraz? Co dalej? Doceniam, że przyjechałeś. Wiele wymagam. Jasne. Jakoś zmalał. A to drzewo? Co z nim? Uschło. Dostaniesz dawny pokój. Teraz gościnny. I składzik. Fotel ojca. Wolno w nim siedzieć? Współczuję utraty kolegi. Radzę sobie. Tak powiedziałeś na pogrzebie mamy. Radzę sobie. Płonie twój kościół, ginie przyjaciel, ale sobie radzisz. A co odpowiedzieć? Tak, jest mi ciężko, jakoś się trzymam. Napijesz się? Masz gorzałkę? Nie. Kupiłeś mi 3 pudełka? Wiedziałem, że przyjedziesz. Niestety już nie jadam. Uwielbiałeś ciasteczka. Co się stało? Potrójny bypass. Miałeś operację serca? Przed 6 laty. Nie wiedziałem. Niby czemu? Nadrobiliśmy zaległość. Uderzę w kimono. Dobranoc. Kościelne precedensy będą najlepsze. Wrócę jak najszybciej. Pójdź beze mnie, Todd. Zrozumiałem, że to sprawa rodzinna. Sprawdź tylko kod. Rozgość się. Wszystko dobrze? Przestań pytać, nie będę kłamał. Słusznie. Wciągasz się? Od 5 rano. W lodówce tylko spleśniała potrawka. Dose działa? Chyba tak. Idziemy, zostaw to. Rząd ciągle zajmuje prywatną własność. Jak budowano by drogi i kole? Przeznaczą teren na klub studencki. Nie kwalifikuje się. Zobaczymy.
Nie słuchasz. Kościół ma zniknąć przez zły PR dla uczelni. Pewnie tak. Mówiłem, nie moja działka. Tłumaczysz mi, jak obalić wywłaszczenie? Może wrócę do siebie. Upiorne. Rozejrzyjmy się. Jest zamknięty. Ostatnim razem ojciec stał tam. Miałeś potem kłopoty. Głupota. W liście do Rady Uczelni przedstawię się jako twój radca prawny. Grzecznie zaznaczę, że koniec zabawy. Zakulisowe oferty, proszę. Krok po kroku. Jego brat jest adwokatem? Opór cię zaskoczył? Zaoferujmy lepsze warunki, uczciwsze. A pieniądze? Płacąc ponad standard, zadrwimy z uczelni i etyki. Przyjaźń z wielebnym zaciemnia ci osąd. Jestem po twojej stronie. Moja rada. Załatw to, zanim cię zwolnią. Nie myśl o tym. Nie potrafię. Jak? Wszyscy sądzą, że go zamordowano. Znajomi, rodzice zasługują na prawdę o wypadku. Może im ulży, przyniesie ukojenie. Przyznasz się? Potraktują cię wyrozumiale. Albo i nie. A wtedy co? Nie wiem. Naprawdę wierzysz w Boga? Chyba tak. Jeśli istnieje, wybaczy mi? Jasne. Chcesz iść do kościoła? Ani trochę. Popatrz. Coś ci przyniosę.
Stretchy. Pan Guma. Nie skończył na wysypisku. Obraz ciotki. Paskudny. Byle nie w żabę. $10. Mówiłem. Mandy Stebbins. Gdzie przepadła? Nie ma jej na Facebooku. Hey. Bierzmowanie. Modlisz się za mnie? Możemy? Jestem ciekawy. Czasami. Wiedziałem. O powrót na łono, spokój. Zgrywasz się? Nawiązuję rozmowę. Pomodlę się o lepszą. Josh? Teraz? Zdobądź nazwisko sędziego okręgowego. Dzisiaj. Czekam. Co się dzieje? Proszę stąd odejść. Jestem pastorem. Kwestia bezpieczeństwa. Jestem adwokatem. A ja kibicem Metsów. Wezwać gliny? Już dzwoniłem. Mam pozwolenie. Na niszczenie kościoła? Z podpisem kanclerza. Niewiarygodne. Wykonuję obowiązki. A ja swoje. Daj kluczyki. Jeśli coś tkniesz, aresztuję cię za wandalizm. Dostań. Co teraz? Przeciągaj. Masz Biblię? Gloria Pascal, właśnie jadę. Żartujesz? Jasne, jest niedziela. Odprawimy nabożeństwo. Podejdźcie. O Słowo Boże. Czy znajdujemy czas na lekturę? Zacznijmy od tego. Na początku. Bez papierów, wycen, zaliczek. Obeszli problem. Jesteś tam? Jeszcze ten nakaz. Tak, PDF. Biegiem. Nie wiem, jak wygląda. Jasne, że sędzia. Wyślij zdjęcie. Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Wysoki sądzie, jestem adwokatem, to pilne. Trwa msza. Sprawa dotyczy kościoła. Przenosimy się teraz przed kościół świętego Jakuba na kampusie Uniwersytetu Hadley. Pastor David Hill inscenizuje własną wersję tzw. obstrukcji parlamentarnej. Widzimy desperacką próbę uniknięcia rozbiórki kościoła. Czyta Biblię od deski do deski, a słuchaczy przybywa. Obaj spędzicie noc w więzieniu. Nie sądzę. Pisemny nakaz sędzi Pascal. Poczytaj sobie. Zaprzestać i odstąpić. Zgadza się? Let's go! All right, guys, we're done. Time to eat.
Mamy 3 tygodnie. Może Rada Uniwersytecka ma prawo wywłaszczyć kościół, ale czy to etyczne? Uczelnia przestała być chrześcijańska. Kościół powinno się usunąć przed półwieczem po przyjęciu przez stan. A tak mamy nieproporcjonalny podział funduszy wyznaniowych. Dodając kontrowersje i przemoc, jak uzasadnić obecność kościoła na kampusie? Thomas Ellsworth postępuje słusznie. Niełatwa, lecz właściwa decyzja. Intencje są jasne, wytknijmy im to. Głupotę? Nie widzisz, co się dzieje? Uwielbiacie rolę ofiary. My? Nieważne. Nie podejmę fałszywej narracji. Podważa wolność wyznania. Siedziałem w więzieniu, teraz kradną mi kościół. Nie takie proste. Kościół przez wieki prześladował ludzi, a gdy się odwijają, zgrywacie ofiary. Za każdego wariata, który wypaczył Jezusa, masz setki czyniących dobro w Jego imieniu. Dyskutujmy o historii do woli, ale dla mnie liczy się teraz odzyskanie kościoła. Pomożesz mi? Pomagam, tylko daruj mi tę krucjatę. Dokąd to? Do łóżka. Pastorze? Jak leci? Co z kościołem? Ujęli sprawcę? Trwa dochodzenie. Odciski i tak dalej. Nie zupełnie jak w filmie. W końcu ich znajdą. A wtedy co? Posadzą ich na długo. Zawieszenie obejmuje 3 tygodnie. Cóż powiedzieć, to mój brat. Wyślij mi skrócone akta Kilo przeciwko New London i Kościół Wiary kontra Brighton. Modlimy się za ciebie każdego dnia, rodzice. Weźcie, jest coraz zimniej. Nakarmisz mnie? Byliście blisko? Dlatego to takie trudne. Pierce był moim bohaterem. Miał silną wiarę. Czynił chrześcijaństwo czymś ekstra. Znam takich. Wyjechał na studia prawnicze i coś pękło, zmienił się. Jak? Walczył z wiarą. To było coś więcej niż chaos, bardziej mroczne. Łudziłem się, że ją odzyska przed śmiercią rodziców. Dla nich to cios, jakby stracili syna. A ty bohatera. Owszem. Niesamowite. Patrzy na to, a widzi to. W porządku? Czuję się, jakbym dryfował. Powtarzam sobie rzeczy, które mówiłbym wątpiącym. Nie pomaga. Jestem kiepskim pastorem. Nieprawda. Niech wróci, co było. Jak dawno? Powroty się nie udają. Próbowałam wrócić do szkoły, do domu, do brunetki. Marnie to wychodziło.
Obyś się myliła, bo nie mam dokąd iść. Wszystko gra? Miałeś nie pytać. Zapomniałem. Czyli ile? Ile czego? Przedstawiliśmy ofertę, twoja riposta. Niestety, wbrew mojej radzie, klienta nie interesują pieniądze. A co? Chcę kościół. Nieco rozsądku. Uleciał przez okno z ekipą wyburzaczy. Kampus to edukacja, nie religia. Maksymalizujemy ograniczoną przestrzeń. Bezprawnie burząc kościół, legalnie. Przestań, tracimy czas. Spotkanie jest czysto kurtuazyjne. Doceniam grzeczność. Rozumiem, że to cenny teren. Wiecie, co bym postawił? Studenckie centrum z elegancką kafejką. Dzieciaki oszaleją. Lepsze niż zakurzony kościół. Bez obrazy, zna moje zdanie. Problem w tym, że działacie wbrew prawu. Wywłaszczenie nie zadziała z automatu, bo nie lubicie kościoła. Oto moja riposta. Wycofujcie roszczenie, albo was pozwę, rozstrzygnie sędzia. Skończyliśmy. Sąd oddali sprawę. Nie zmartwili się. Trzymają fason. Zmienimy ton mediów. Przeciwnik zyska twarz. Tom? Jest na widoku, najwięcej traci. Powiem prawdę. Niech ludzie się dowiedzą. Grzeczny chłopiec. Święty Jakub wzniósł Uniwersytet Hadley. Właśnie, daleko to zaszło. Wobec działań Rady pozostały nam rozwiązania prawne. Administratorzy uczelni tyle mówią o różnorodności, tolerancji i integracji, ale ciebie wypędzają z kampusu. Gdzie ich tolerancja? Tom Ellsworth próbuje usunąć fundament tego uniwersytetu dla własnej wygody. Prawda bywa trudna. Wiara w Boga może straciła tu dawną popularność, jednak ludzie mają prawo, fundamentalne obywatelskie prawo, wyrażania przekonań nawet na publicznym placu Uniwersytetu Stanowego. Jeśli się zgadzasz, daj temu wyraz. Wyślij mail, zadzwoń. Niech Tom Ellsworth i Rada Uczelni wiedzą, że Kościół nadal stanowi wartość. Rękawica rzucona, czekamy na reakcję. Prawie 3 miliony odsłon, ludzie szaleją. Wywarliśmy presję? Okaże się. Sędzia musi dopuścić sprawę, ale to pomaga. Dobra robota. Pora wrócić do nauczania. Tak mnie to pochłania, że zaniedbałem obowiązki. Powiedz kiedy i gdzie. Przyjdę. Znowu my. Wyłączyłam. Nie obejrzysz? Pukałeś? Co robisz? Rozmawiam. O tej porze? Nie twój interes. Pozdrów Pierce'a. Meg pozdrawia. Cześć, Meg. Oddzwonię. O co biega? O nic. To znajoma. Wspieramy jej posługę. Chcesz czegoś? Niczego. To moja koszulka? Co robisz? Uschło, uszkodzi dom, sam sobie zetnę. Potrafisz? Tak. Spróbuj. Cofnij się. Trochę mocniej. Rozgrzewka.
Ciągle rozgrzewka? Nie forsuj serca. Żartowni się. Krzycz, uwaga, drzewo. Mam pomysł. To rozumiem. Teraz pchnij, trzymaj. Powiedz kiedy. Już prawie. Obiecaj, że coś zasadzisz. Mama lubiła granaty. Wierzysz w naszą walkę? W prawo do kościoła tak. Resztę odpowiedzi znasz. Czemu mi pomagasz? A z czego żyję? Podzielam przekonania każdego ćpuna, którego bronię? Religii? Brak wartości oprócz prawa do niej? Tego nie wiem. Ludzkość ewoluuje. Nauka wyparła przesądy. Kościół stracił użyteczność. Nie oczekuję, że mi przytakniesz, ale to zdrowa dysputa. Ludzie są rozbici, pogubieni, szukają sensu i celu. Kościół zna odpowiedzi? Kościół to miejsce, gdzie zmagają się z pytaniami. Znajdują nadzieję i prawdę. Wiesz o tym, przynajmniej wiedziałeś. Mam ci potakiwać? Jestem adwokatem. Nie przyjechałem zajmować się religią ani ogrodem. Jednak moim młodszym bratem ludzie nie będą pomiatali. Dlatego ci pomagam. I przyjmij to za odpowiedź. Wszystko prowadzi do krzyża, który jest zarazem wertykalny i horyzontalny. Wertykalny jak ja i Bóg, relacja z Chrystusem. Horyzontalny jak ty i ja. Czasem pion przesłania nam poziom siebie wzajemnie. W miejscu przecięcia przychodzi Chrystus. Dlatego słowa Pawła są tak znamienne. Nawet Żydzi i goje są współobywatelami. Mimo zgiełku i gniewu myślmy o pokoju. Wymaga on jednego, poświęcenia. Ostatecznie przebaczenie Chrystusa nastąpiło poprzez ofiarę. Jesteśmy wezwani do tego samego. Jak tam? Bywało lepiej. Wiesz, czemu mama zostawiła ojca? Bił ją. Miałem 9 lat, kiedy odeszła. Co zrobił kościół? Nazwał ją grzesznicą. Ponowne małżeństwo będzie cudzołóstwem. Upokorzyli ją. Najsilniej zapamiętałem płacz matki przez sen. Przykro mi. Czasem się wściekam. Ale nikogo nie skrzywdzę. Wiem. Modliłam się za to. I? Żadnej odpowiedzi. Uwierzyłeś mu? Oczywiście. Miałem 7 lat, ufałem mu.
Zrobisz sobie 7-up. Wystarczy woda i sól. Wypiłeś? Smakowało strasznie, ale dosypywałem soli, czekając na bąbelki. Biedaczek wciągnął butelkę. 2 litry. Pierce czuwał przy mnie całą noc, czy aby nie umarłem. Bracia dbają o siebie. Racja. Myślałem, że umrzesz. Uniwersytet Hadley zasypują maile wściekłych obywateli, a na kanclerza Ellswortha spada całe odium. Kayla czeka na dobranockę. Nie odbieraj. Przestańcie wyzwaniać. Zostań. Co to było? Idź na górę. Jestem z ciebie dumna. Ze mnie? Walka to nie twój żywioł. Ważne, że twoja postawa inspiruje. Myślałam o rzeźbiarzu ociosującym skałę. Kryzys jest dobry. Znak, że Bóg cię kształtuje. I biorę w tym udział. Grożą mi śmiercią. Wrzucili cegłę przez okno. Uspokój się. Mógł zranić Kayla. To twoja sprawka. Sprowadzasz przemoc, Tom. Przyniosę lód. Nic ci nie jest? Zakończmy ten wieczór. Wezmę rzeczy. Tom to psycho. Boi się. Zaimponowałeś damie. Numer popisowy. Zaprosić dziewczynę i oberwać w twarz. Efekt murowany. Zobaczymy. Za co? Wyliżesz się. Centrum chrześcijańskie kontra agencja rewitalizacji? Coś innego. Mam resztki pizzy. Czemu zostawiłeś prawo? Nie zostawiłem. Na kampusie znalazłem swoje powołanie. Duszpasterstwo to służba. Co studiowałeś? Prawa obywatelskie, sprawiedliwość społeczną. Nie wyglądasz na liberała. Odpuść mu. Obrona uciskanych nie jest aktem politycznym. A czy twoja wiara nie szkodzi odnowie społecznej? Jest jej fundamentem. Człowieka stworzono na obraz Boga. Jezus był bojownikiem sprawiedliwości. Mówił, że życie dzieci się liczy. Traktował kobiety z czcią w czasach, kiedy nie dopuszczano ich zeznań przed sądem. Bronił poniewieranych i marginalizowanych. Żałuję, że tych słów częściej nie wcielano w życie.
Ja też. Po części wina wszystkich, ale łaska poprzedza sprawiedliwość. Czemu służysz sądowi, nie Panu? Naśladujmy Chrystusa, bo zostanie nam tylko walka. Pomódlmy się. Dobry Boże, dzięki za ten dzień i strawę. I wybacz Piersowi, że je przed błogosławieństwem. Mało śmieszne. Jeśli sędzia wyznaczy proces, są szanse? Wygramy, bo ludzie są po naszej stronie. A jak odmówi, wtedy koniec. Super. Odzywać się? Proszę nie. Polubiłem Meg. Jest szczerą chrześcijanką. Przypieczętuj umowę, zanim zmądrzeje. Kiepski moment. I nie chcę skończyć z dwiema byłymi żonami. Zapomniałem. Trzema. Hadley zaproponowało cenę rynkową. Czy wartość świętego Jakuba wyznaczają jedynie dolary? Sąd nie ocenia wartości duchowych. Święty Jakub od pokoleń pozytywnie wpływa na tę społeczność. Uniwersytet uznaje zasługi powoda, jednak bez znaczenia dla sprawy. Mogę coś powiedzieć? Pański pozew. Aby ocenić wartość Kościoła, włączmy wiadomości. Społeczeństwo przemówiło głośno. Idziemy do sądu. Zwycięstwo, ciesz się. Ciesz się. Przestań. Mój braciszek, nie cieszę się, pozywając przyjaciela nikogo. Po pierwsze, Tom Ellsworth nie jest przyjacielem. Po drugie, idę spać, bo jesteś ponurak. Paweł mówi nam, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Bracia i siostry, jesteście jak cymbał brzmiący. Możecie być najmądrzejsi na świecie, posiadać wiarę, co góry przenosi, przekazać pieniądze biednym, poddać swe ciało trudom. Moja Biblia powiada, bez miłości to nic nie znaczy. Bez miłości nic nie zyskacie. Bez miłości jesteście niczym. Adam Richardson podłożył ogień. Czy to prawda? Nie wiem. Odpowiedz. Zabiłeś Juda? Spokojnie. Opętało cię? Podpisz. Do kartoteki. Po szokującej konfrontacji z wielebnym Hillem zatrzymany został 21-letni student Hadley Adam Richardson. Słuchacz drugiego roku ma czystą kartotekę bez epizodów przemocy. Nie wiadomo, co skłoniło go do śmiertelnego ataku. Przykro mi. Popaprane. Znam Adama. To dobry facet, serio. A pastor Dave niech weźmie przykład z pisma. I wiecie co? Jutro protestujemy przed świętym Jakubem. Niech usłyszą nasz głos. Wesprzyjcie nas. Walka trwa. Widziałeś? Kontrowersyjny pastor atakuje studenta. Tak działają media. Nasza wielka szansa. Wyślę wielebnemu koszyk.
Z całą stanowczością potępiamy nienawistne działania Adama Richardsona. Nie reprezentują one wartości Uniwersytetu Hadley. Nie godzimy się z przemocą ani dyskryminacją wobec kogokolwiek, bez względu na wyznanie i przekonania. Niezwłocznie wydalimy pana Richardsona i zachęcamy stan do osądzenia go z całą surowością prawa. Nic jednak nie powinno usprawiedliwiać zachowania wielebnego Dave'a Hilla. Jego wybuch ugruntował nasze stanowisko. Kościół Świętego Jakuba stał się drogowskazem przemocy i sporów. Nie ma dla niego miejsca na kampusie Hadley. Wielebny smaga Ellswortha, ten odparowuje. Tymczasem Adam Richardson trafia w krzyżowy ogień. Ten chłopak zabił. Zwykły wypadek. Sąd zadecyduje. A propos, ktoś pociągnie do odpowiedzialności wielebnego? Widzę różnicę między śmiercią a bójką, ale pastor zaatakował chłopaka, a teraz żąda 30 lat? Obie strony są zacietrzewione. Na weekend planowany jest protest, katastrofa gotowa. Znak czasu, prawda? Wszyscy krzyczą, nikt nie słucha. Zupełnie bez sensu. Adam nie chciał niczyjej krzywdy. Nie mówię, że niepotrzebnie się przyznał, ale brak tu miłosierdzia, zwłaszcza pastorowi. Jest człowiekiem, a nie duchownym? Co to za przykład? Jeśli bycie chrześcijaninem nie wpływa na nasze postępowanie, to skąd wiemy, że nasza wiara jest lepsza od innych? Zobaczysz coś? Jeszcze z czasów liceum. Bóg nie umarł. Inspirujące. Świadomie poszłam do Hadley. Wtedy nie pomyślałabym o śmierci Boga. Ale teraz... W porządku, Keaton. Trudne pytania są dobre. Bóg nie lęka się niepewności. Ja tak. Myślę o Janie Chrzcicielu. On powinien być pewien Jezusa. Jan powiedział, ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. A potem, wtrącony do więzienia Heroda, zaczyna wątpić. A jeśli się mylę co do Jezusa i Jego cudownych uzdrowień? Jan wysłał kilku uczniów, by obserwowali Jezusa, a Jezus rzekł im, idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Jan musiał wątpić. Czemu? Niepewność wiedzie do prawdy. Wiem, że ogień parzy. I choć to bolesne i niejasne, tego Bóg chce dla ciebie. Kiepsko. Ucierpi opinia publiczna i twoja reputacja. Chłopak się przyznał, co pomoże. O czym wtedy myślałeś? Nie myślałem. Anonimowa wiadomość i wpadasz w szał? Nie będę się powtarzał. Wybaczcie. Co z tobą? Jestem w rozsypce. Nie wiem, czego Bóg chce ode mnie i co się dzieje. Uspokój się. Ciebie to bawi? Z pierwszego rzędu widzisz upadek brata. Po to przyjechałeś. Dokąd idziesz? Odchodzę.
Nie możesz. Patrz. Czego? Moje kluczyki. Co słychać? W porządku. Za dużo ciebie w telewizji. Ta sprawa z Ellsworthem, teraz z chłopcem. Nie szukałem zwady. Tak wyszło. Strzeż tego, co ważne. Ważne, by chrześcijanie przestali ustępować. A nasze prawo do walki? Mam dość tego pomiatania, nadstawiania drugiego policzka. Teraz masz dość. Wcześniej w porządku. Mówię, że chrześcijanie powinni się bronić. Ludzi przyciągała do Jezusa jego miłość, jego cierpliwość i dobroć. Głosił prawdę, nie tracąc siebie. Łagodny dla potulnych i twardy dla aroganckich. Kiedy rozmawiał z głupcami, był cierpliwy, nie stając się głupcem. I nie znał pychy. Nie o to chodzi. Bez obrazy, ale nie ciebie zaatakowano. Z kim rozmawiasz? Jestem tu czarnym kaznodzieją. Zbudowałbym kościół z cegieł wrzucanych przez okna. Przemyśl swój ból. Nie odpowiadajmy nienawiścią. I nie zapominaj. Powołano nas na światło w ciemności. Tęsknię za Judem. Za tobą też, Panie. Staram się czynić dobro, ale go nie poznaję. Sprawdzam, czy jesteś. Widziałam wiadomości. Nie wyobrażam sobie, co czujesz. Chcę się spotkać. Może w plenerze. Wyślę ci pineskę. To za godzinę? Mój kościół poza kościołem. Obcuję tu z Bogiem. Rozumiem dlaczego. Co tam masz? Zapalę świeczkę przed modlitwą. Za ludzi z restauracji, znajomych z AA, ciebie. Wspaniale, że Bóg zsyła nam innych, aby dać pocieszenie, zapewnić, że jesteśmy kochani. Sądzę, że warto ci o tym przypomnieć. Bóg jest tutaj. Ja jestem tutaj. I jesteś kochany. Oh.
Nie z Meg? Też zawaliłeś? Co robisz? Wieczorem odlatuję do Chicago. Dostawiam ci namiary znajomej adwokatki. Ja stawiam. Z powodu sprzeczki? Już czas. Kpisz sobie? Wiesz co? Jedź. Jeszcze ci mało? Przyjeżdżam, zawieszam życie i wyrastam na czarny charakter? Daj spokój, nie warto. Myślę, że warto. Dawne dzieje, wybaczyłem ci. Wybaczyłeś, ale co? Wyjazd? Zmusiłeś mnie z rodzicami. Nieprawda. Nie byłem mile widziany przez trudne pytania. Trudne pytania? Czemu Bóg krzywdzi dobrych? Czy Bóg istnieje? Przestań. Może próbowałeś zaimponować koleżance otwartością? Chrześcijaństwo jest prowincjonalne. Przynajmniej wiem, co się dzieje za granicą hrabstwa. Tak. Ja nie wiem. I nie wiem, czemu zostałem sam z chorymi rodzicami, a potem z ich pochówkiem. Wyobrażasz sobie, co przeżywali? Złamałeś im serce. A ty moje. Nie dociera do ciebie? Nie poświęciłeś minuty na moje rozterki. Zmagałem się z własną wiarą. Swoim rozumieniem Boga. Zmieniałem się i mnie nienawidziliście. Taka jest prawda. Co robię źle? Pokaż mi. Proszę. Dalej niespokojnie w Hope Springs. Policja spodziewa się wieczorem tłumów przed kościołem świętego Jakuba, zarówno obrońców, jak i przeciwników kościoła. Choć zapytałeś, czemu Adam rzucił cegłą? Ma dość osądzania i odrzucania przez ludzi, którzy winni są miłość i akceptacji. Dlaczego opuszczamy Kościół? Świat wie, czemu Kościół jest przeciwny, tylko trudno to pojąć.
Masz rację. Pojedziesz dokądś ze mną? Przyjechał pastor, jeśli chcesz. Wysłałem tę wiadomość. Pragnąłem się przyznać. Miałem nadzieję, że... Przebaczam. To Biblia Juda. Chciałby, aby się miał. Przepraszam. Za Juda. Tak mi przykro. Poprosimy o wyrozumiałość dla Adama. Jestem jedynym świadkiem. Zeznam, co widziałem. Śmierć Juda była przypadkowa. Jego rodzice uważają tak samo. Może stan złagodzi zarzut. Nie przestępstwo, a wykroczenie. Wtedy on wyjdzie. Czemu? Chłopak nie będzie ofiarą naszego sporu. Wieczorem protest przed kościołem. Za daleko to zaszło. Nie musiało. Masz rację. Przepraszam. Szczerze. Za wszystko. Ja też. Za swoje. Co z kościołem? Mogę przemówić? To mój kościół. Mogę coś powiedzieć? Wynoś się. Można kilka słów? Pozwolicie mi? Proszę, wysłuchajmy go. Przyszedłem tutaj, aby wszystkich prosić o wybaczenie. Zeszłej nocy stałem przed tym spalonym ołtarzem i po raz pierwszy od dawna usłyszałem głos Boga. Nie mógł brzmieć wyraźniej. Ten budynek nie jest moim kościołem.
Choć święty Jakub był dla mnie wszystkim, całym moim życiem, z radością oddaję to wszystko. Za was. Wycofuję zatem pozew przeciwko uczelni i oskarżenie przeciwko Adamowi Richardsonowi. Zgodziłem się również przekazać tę ziemię Uniwersytetowi Hadley na nowe centrum studenckie, tak długo oczekiwany aneks do kampusu. Kanclerz Ellsworth zapewnił mnie, że znajdzie tam miejsce nasza przystań, prowadzona przez duszpasterza Josha Whitona, a ja zbuduję nowy kościół. Nie wiem jak i gdzie, ale założę się, że Bóg zadba o szczegóły. Będę wdzięczny za pomoc was wszystkich. Zbudujemy coś nowego, wspólnie. Jednak teraz, proszę, opuśćcie transparenty. Odłóżcie je. Proszę. Śmiało, kładźcie je. Wszyscy. Przestańmy na siebie krzyczeć. Zacznijmy słuchać. Tylko tak coś osiągniemy. Teraz weźcie te świeczki i stańmy razem. Dziękuję. Niech ta świeca symbolizuje pokój, nadzieję, wspólnotę. I miłość. Czasem wystarczy iskra. Coś małego. Lecz z iskry rozgorzeje płomień. A ten się rozprzestrzenia. I przemożna moc zmienia wszystko wokół. Kontrowersyjny pastor po tygodniach gwałtownych protestów stał się nagle symbolem przebaczenia i jedności w Hope Springs, a niegdyś podzielone miasto wspólnie leczy rany. Szanowany lider nie ulega wrogom. Nie sądzę, by wielebny uległ. Widział cierpiących ludzi i się poświęcił. Wyraźna paralela chrześcijańska. Nazwij to reklamiarstwem, ale tam byliśmy. Facet jest uczciwy. Wygrałby. Mógł im pokazać środkowy palec. Wspólnota ważniejsza od zwycięstwa. Reszta kraju niech bierze przykład. Klientka przyszła. Niech wejdzie. Pewnie kolejny wywiad telefoniczny. Jeśli planujesz tournée po mediach, idź do fryzjera, a Meg niech cię obkupi. Zadzwoń, kiedy zdołasz. Posłucham o nowej kwaterze. Jestem z ciebie dumny. Trzymaj się, Dave.
kościół świętego Judy. Wiesz co? Tak. Jude miał rację. Bóg jest dobry. Zawsze. I cały czas. Bóg jest dobry. Znowu cię słyszę. I choć wiem, że nigdy nie odszedłeś, dobrze, że wróciłeś. O czym myślisz? Bóg nie umarł. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Cytaty z Pisma Świętego za Biblią Tysiąclecia. Czytał Paweł Straszewski.